Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Aaron Blue TV, a to jest kolejny odcinek mojej serii Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction. Jest to już 9. odcinek naszej serii. W ostatnim odcinku zwiedzaliśmy naszą piracką bazę na Ardolis, a teraz lecimy chyba na planetę Kervan. Tak, mamy kolejny sektor i lecimy na planetę... A, Rykan 5, przepraszam, nie Kervan, tylko Rykan 5. Siedziba... ryboludków. Więc będzie naprawdę dużo, dużo walki. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć mojego komitetu powitalnego. Zaczynamy. Jej, jak miło. Kosmiczne. Nasze kosmiczne przygody. Kurczę, nie udało się chyba z tym bonus target. No trudno. Czy nie lubię z tyłu klankiem strzelać, bo strasznie to jest trudne. Jedno jest pewne, na pewno nie zdobędziemy żadnej złotej śrubki. Nie jestem za dobry w zestrzeliwywaniu tych wszystkich bonusowych celów. No, nareszcie, moja perspektywa. Mam nadzieję, że ten Let's Play zachęci Was do kupna gry i grania w nią, dlatego, bo na żywo gra się jeszcze lepiej niż tak na YouTubie. Jest to naprawdę świetna, świetna gra. Wiem, że może nie jest tak bardzo popularna, ale mam nadzieję, że ten Let's Play coś Wam da. Zachęci Was. Naprawdę strasznie się cieszę, że nagrywam dla Was i jest taka świetna jakość tego. Właśnie jeszcze, żeby wspomnieć taką jedną rzecz. Moje odcinki zajmowały po 3,6 GB i wrzucały się aż 10 godzin, co jest naprawdę strasznym przegięciem. Na szczęście znalazłem taki program i powinien się on pojawiać z tyłu, znaczy z tyłu, na końcu filmu. Na końcu filmu będzie się pojawiał jego znak wodny i strona i możecie sobie pobrać. To jest FreeMake Converter i konwertuje sobie swoje filmy z 3,6 GB na jakieś 600 MB na AVI. To jest naprawdę bardzo przydatne. Teraz się wrzucają moje filmy po godzinie, dlatego też będzie więcej odcinków. Ale i tak raczety są zawsze w sobotę i zapamiętajcie sobie, raczety będą zawsze w sobotę. LEGO Star Wars 3 w piątek, a LEGO Indiana Jones w czwartki. I tak powinno być. A jak tak nie będzie, to Was przepraszam, najwyżej wtedy będzie to z jakiegoś powodu ważnego, czy z czegoś tam. Nie wiem, czy dodałem, że Rykan 5 to jest planeta lawowa, no ale chyba widać, tak? Coś jak Mustafar z Gwiezdnych Wojen.
boss tutaj też będzie taki, no, nie za łatwy. Na pewno nie będzie aż taki łatwy ten boss. Rozwalmy naszych przyjaciół. I już. Trzeba troszeczkę zdrowie nam podwyższyć. I już. To jest nasz cel. Nie będzie to bardzo jakieś, no, trudne, ale łatwe też nie będzie. Bo to będą nam najbardziej przeszkadzały utrudnienia ze strony lawy. Będzie takie słupy ognia nam tutaj dawał i one będą nam całkiem dużo obrażeń zadawały, dlatego trzeba unikać tych słupów ognia. Ale już prawie pół życia mu zeszło, więc nie jest tak źle. A i to jest najgorsze. To jest najgorsze, te takie pierścienie. Trzeba dokładnie między te koła wlatywać, żeby nic się nam nie stało. Dobra, znowu słupy ognia. Na szczęście pilot ze mnie chyba dobry, więc nie będzie tak źle. Ale też nie chcę zapeszać. Zaraz powinno być już po nim. No już, zdychaj, no. Okej, załatwiony dziad. O, jeszcze dostaliśmy jakiegoś skill pointa, spoko. Rafinerie lawy planet Rykan 5. Powinien być jakiś filmik. Oh, we're picking up multiple hostiles in the spaceport. You rookies got the stones for a halo jump? I do not understand. What are stones? Do I have them? I'll tell you later. And no. Super, teraz sobie spadamy. Już raz to było. Najpierw miłe powitanie z powietrza. Nasze rakiety, te rakiety naprawdę wprost nie mogą się doczekać, żeby nas zabić. O, teraz oczywiście nasi mili przyjaciele. Wielka rozwałka. Tam jeszcze z tyłu sobie możemy pójść. O, no i nice. No, to się przyda. Teraz ogólnie będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo walki. Ale na szczęście Kronk i Zephyr nam pomagają. W miarę. W końcu to jest teren Imperatora Taichiona, więc trzeba będzie tutaj wbić. Ale potem już nie powinno być żadnych problemów. Od razu sobie ulepszymy nasze bronie. Kończy nam się powoli życie. Więc zaraz tam będziemy się cofać. Teraz to jeszcze się nie muszę cofać do tego gościa z bronią, jeszcze nie jest aż tak źle, ale potem przy chyba trzecim podejściu do muru już będzie gorzej. Okej, takie śmieszne stateczki. Kolejni wrogowie do nas przychodzą. Zarządzam odwrót.
Czy dobra, nie odwróć, ja tam się nigdy nie poddaję. O, dobra, zobaczmy, jak sobie poradzi nasz tornado. Nasze tornado. No, chyba całkiem dobrze było. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Albo właśnie nic nie dał. Teraz nasze wirujące dyski. Mi to przypomina taki automat do baniek mydlanych, coś takiego. A na tych to coś takiego może. Na tych załatwimy naszym Shock Ravagerem. Okej. Zaraz brama wybuchnie. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I bum. Wbijamy dalej. Dostaliśmy od razu trochę kasy. Dobra, i okej, jeszcze od razu tam zbierzemy. Jak już mamy mnożnik razy dwa, to zbierzmy trochę kasy. Nasi wrogowie, kochani. Kurczę. Dobra, sorry was za to, ale ten tornado niestety nie jest taką dobrą bronią, dlatego bo nas mogą atakować, jak jesteśmy totalnie bezbronni. Zajmiemy się nimi klasycznie. Walmy tych za pomocą bomby. Kurczę, już mało życia mamy. Ale na szczęście jest tutaj cały czas sklepik, więc możemy cały czas regenerować nasze życie. Na razie to mamy jeszcze całkiem mało broni. Potem to się ich więcej odblokuje. Co do Ratcheta, to ja planuję przejść całą grę, a potem robić takie bonusowe odcinki. W sensie takie bonusowe odcinki, że takie luźne. Eksplorujemy sobie, szukamy tytanowych śrubek, części Rhino. W sumie to tak nie to, że szukamy, już będę pewnie wiedział. Najpierw sam je znajdę, a potem to nagram. Ale na pewno to już będą bonusowe odcinki. Mamy? Dobra. Wirujące ostrza zagłady. Gincie. Niegodziwcy, niegodziwcy. Fajnie, że tak dużo jest amunicji do tego. To jest naprawdę super. Możemy cały czas wszystkich na bieżąco rozwalać. I kolejne roboty. Roboty ryboludki. Dobra, tak pogrywacie, to macie. Dobra, zaraz sobie oni jeszcze potańczą. Okej, tańczą sobie. My ich rozwalimy. Dobra, teraz wy będziecie tańczyć. Trzeba trochę atmosferę rozluźnić. No i już. Od razu lepiej.
Tak, od razu lepiej. Co następne? Kolejne roboty. Dobra, życie nam troszkę ubyło. Więc chodźmy, kurczę, szybko, szybko, szybko. Zanim nas coś trafi. Dobra, może jeszcze coś ulepszymy. Co by tu ulepszyć? O, Buzz Blades'y może ulepszymy. Nasz damage. Już nic nie możemy? Dobra. Okej. Dajemy nasze ostrza. Może na takich starczą będziemy raczej używać plazmy. No, plazma już sobie z nimi radzi na hita. Więc nie jest źle. Dobra, no już. Jeden. Drugi. Szkoda, że się tego billboardu nie da rozwalić. Chciałbym rozwalić ten billboard. Się nie da. Kolejny statek. Witajcie, przyjaciele. Potańczymy trochę. Kolejni cały czas tutaj idą. To jest w sumie taki szturm na tą planetę. A, no właśnie, kurczę. W ogóle nie patrzyłem na to, co trzeba rozwalać. Okej, wspomniałem. Strzelamy tam. Jedno poszło. Teraz będą kolejne. Dobra, rozwaliliśmy to. I wbijamy dalej. Okej, dobra, koniec szturmu, jesteśmy już. Już jesteśmy w mieście. I nasz statek tutaj jest, a także nasz kolega, który da nam chyba nową zabawkę. Może się najpierw tą zabaweczką pobawimy. Ale zanim, to jeszcze pozwiedzajmy troszkę. Dobra, szukam gościa ze zbroją. Zobaczmy, tutaj nic nie ma. A, tutaj jest Raritanium. Tylko nie z tej strony. Z drugiej chyba się tam da dostać. Dobra, jest. Jest nasza skrzynka. Dostaliśmy od razu Mester Zurkona. Okej. Mamy nową zbroję Helios Armor i kupujemy ją. Zbroja nam się przyda. No, od razu wyglądamy jako tako. Całkiem nieźle, całkiem. Dziękuję bardzo. I idziemy dalej. Ile mamy kasę teraz na tą chwilę? Trochę za mało. Dobra. Chodźmy teraz do szmuglera. Zobaczymy, co tam nam dzisiaj ma do pokazania. Hey there, friend. You picked a dangerous time to be visiting Rackin' Five. Old Percival has shut down the spaceport until he gets his paws on the Lombax secret. Okay, to popytajmy go teraz. Well, I suppose you could use this here gyrocycle. Of course, a businessman such as myself couldn't part with it without some sort of monetary compensation. Okay.
Możemy to kupić, kupujemy. Now, careful with this thing. The Lombax I bought it from modified it with a Terra Thruster. Oh, Lombaxes can't leave nothing the way it is, eh? Dobra, dostaliśmy takie coś. Fajnie, jeszcze pogadajmy. Lombaxes soon? I'm afraid I don't have any work for you, friend. Well, I'll be... Son, this here is part of a highly classified weapon schematic. Tell you what, you bring me the full holoplan and I'll build you the weapon. Provided you let me. No właśnie, mówi nam, że jak przyniesiemy wszystkie części holoplanu, to będziemy mogli złożyć. On nam złoży. Rhino. Some pilot I met way out in the Vorox Nebula years ago. The Emperor had shot a ship down after attacking Fastoon, and hey, come to think of it, you look a bit like him. Oh, it's a small universe, ain't it? Well, I'll tell you what, Hoss, why don't you take this here synthenoid free of charge? I already have one pest hovering over my shoulder. Afraid not, Hoss. Suppose you can thank the Drophids for scaring them all away. But if you ever find yourself on Sargasso, właśnie, to jest ta planeta Sargasso i tam będziemy mieli mnóstwo różnych dinozaurów. Looks like this series was discontinued by Gadgetron for being too dangerous. I'm beginning to like this weapon already. Okej, dobra. Idziemy tutaj. Gdybyśmy nie mieli tego kupionego, to byśmy nie mogli tam iść. Spoko. Teraz możemy sobie tym jeździć. Na szczęście analogiem, więc to nie będzie aż takie trudne. Gdybyśmy mieli tym kontrolerem, tym Saxis, czy jak to się nazywa? Chyba Saxis. To tak, to możemy sobie łatwiej z tym poradzić. To będzie taka, można powiedzieć, taki mini poziom. Nie wiem dokładnie, co to ma na celu, ale okej. Oj, kurczę, no nie. Przegrałem to. Dobra, trzeba ostrożnie. Dobra. Już idziemy dalej. Wydaje mi się, że na Rykan to chyba tylko tyle będziemy robić, że tylko z tym motorem. Już tam chyba nic nie będzie, chociaż kurczę, nie jestem tak na 100% pewny tego. Już dawno w Ratcheta nie grałem. Kurczę. Dobra. Czasami się tym można nieźle rozpędzić. A to chyba nie skacze, tak mi się wydaje. Lecimy dalej. Okej. Tutaj gdzieś wylądowaliśmy. This is where the coordinates lead. Looks like an old bunker. What do these symbols mean? Can't read Lombax either, huh? Sorry. It says, in this room, a secret born, to quell the angry Cragmite storm. You've traveled far, but to be clear, without a tale, your quest ends here. Welcome back, Lombax. I hope your long journey has been rewarding. Be kidding me. We come all this way and there's nothing here.
Ooh, ooh, looky here. It's one of those ancient holovid players. We used to watch old episodes of Lance and Janice on those darn things. Congratulations, soldier. The Center for Advanced Lombax Research has selected you as the beta tester for the most important invention in Lombax history, the Dimensionator. Built by 8 of the brightest minds in Lombax history, the Dimensionator's ergonomic design is the culmination of nearly 3 Arcturian cycles of research. Now, with your help, we will finally end the Kragmite's long reign of terror. But before you begin, it is vital you observe the following safety guidelines. If you are pregnant, have a heart condition, or are allergic to interdimensional travel, please consult a physician before using the Dimensionator. Should you be inadvertently warped to the dimension of the Xanatharian Death Weasels, remain calm and access the pepper spray located in your beta test kit. In the unlikely event that the Dimensionator creates a time-space singularity and tears the fabric of the universe asunder, please log an A-bug and notify a programmer immediately. Following this orientation, please report to our testing facility on planet Sargasso for live training and deployment. Good luck, and farewell from the Center for Advanced Lombax Research. No, okay, to był taki nasz śmieszny filmik. The weapon used to vaporize the Kragmites was a hat. Oh, come on, there's no way a Lombax would invent something that ridiculous. Oh, really? What about your nuclear-powered rocket sled? Your antimatter bathroom buddy? And let us not forget about the electroshock undergarments you invented last fall. Stunderwear. Underwear. Huge seller on Umbrus. Guys, you're missing the key word here. Interdimensional. There's more to this than we thought. Come on, we need to check out that testing ground on Sargasso. Coordinates acquired for planet Sargasso. Okej, no i teraz właśnie dostaliśmy koordynaty na planetę Sargasso. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj niczego nie ma. Zobaczmy, może tutaj jeszcze coś jest schowanego. No proszę, właśnie mamy Raritanium. Jednego Mr. Zurkona. Ale poza tym to już chyba tutaj... O proszę, złota śrubka. Kurczę, wiedziałem, że tutaj coś jest. Zawsze, widzicie? Trzeba zawsze szukać, być czujnym, bo tutaj naprawdę twórcy umieszczają te wszystkie znajdźki w takich miejscach, że w ogóle nie wiadomo. No okej, teleportnęliśmy się tu. Wydaje mi się, że już chyba... Dobra, jeszcze sobie zobaczmy tutaj, czy niczego nie przegapiłem i polecimy sobie na tą planetę Sargasso. Na tym wtedy sobie już zakończymy nasz odcinek. My pana tego Gruvitrona. Tam coś jest. Kurczę. Tam coś jest, tylko pytanie, jak się tam dostać? Wydaje mi się, że ta planeta coś jeszcze skrywa za sekret. Zobaczmy, missions. Kurczysz. Wydaje się, że nic tutaj nie ma. Czy to jest tylko tak dla dekoracji? Bo w sumie nie mam jak się tam dostać. Chyba, że jeszcze tym motorkiem się da. Dobra, już nic tutaj nie ma. Okej, no to lecimy na... A może jeszcze się tutaj da? Gdzieś... A, dobra, już. Lecimy na planetę Sargasso. A tam tutaj jeszcze na tą planetę wrócimy później. Ewidentnie, bo jeszcze jedna została śrubka.
Kurczę, może właśnie ten motor to tam jeszcze coś będzie. Kurczę, dobra, ciekawi mnie to strasznie. W następnym odcinku sobie przejdziemy planetę Sargasso. Teraz zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest. No proszę. A nie, kurczę, nie, chyba... Chyba tutaj już byliśmy, tak mi się wydaje. Nie... Wiecie, dobra, zrobię cięcie i powiem wam, czy tam coś było. Dobra, okazało się, że tam nic nie było i to było to samo, co wtedy. Więc dobra, lećmy sobie na planetę Sargasso. Jedna z moich ulubionych planet. To właśnie na Sargasso szmugler nam będzie mógł chyba złożyć to rajno. Okej, dobra, wylądowaliśmy. Jakaś nowa zbroja? Nie ma. Dobra, planetę Sargasso już sobie zaczniemy w następnym odcinku. Jak widzicie, dużo tutaj jest takich dinozaurów i różnego rodzaju rzeczy. O, na przykład takie dino. Widzicie? Takie różne. Okej, dobra. To na dzisiaj kończymy. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i pozdrawiam wszystkich swoich widzów. Aaron Blue TV. Cześć!